prezydenta Gdańska, pana Pawła Adamowicza. Panie prezydencie, mam do pana pytanie. Mama. Czy udało się panu odpocząć od ciężaru Kluczza? I czy jest pan gotów za rok znowu oddać Gdańsk kupcom we władanie? Wielcy moi poprzednicy, burmistrzowie Gdańska, oddawali ten klucz, który zawsze wracał. Również ja mam tą samą nadzieję, że zawsze klucz wróci we właściwe ręce, właściwe miejsce. Ale trudno sobie wyobrazić Gdańsk bez jarmarku świętego Dominika, trudno sobie wyobrazić lato w Gdańsku bez jarmarku. I chociaż jarmark bywa niekiedy dosyć kłopotliwy, na przykład dla mieszkańców głównego czy starego miasta, o czym wiem doskonale, ale te 3 tygodnie mieszkańcy tej części Gdańska z cierpliwością przychodzą, bo wiedzą, że ten jarmark jest częścią Gdańska, częścią naszej tożsamości. Bardzo się cieszymy, że tak liczne grono kupców z Polski, z Europy zechciało współpracować i wystawić swoje produkty, swoje usługi, swoje pomysły. Za chwilę będziemy nagradzali właśnie najciekawsze stoiska, najciekawsze wyroby. A więc jarmark jest częścią nas, a my częścią jarmarku. Dziękujemy panie prezydencie. No właśnie, tak jak teraz jesteśmy prawie w komplecie, to najwyższy czas na ogłoszenie wyników konkursu o Grand Prix Jarmarku Świętego Dominika. Laureat wybrała komisja, nawet kogut się cieszy, pod przewodnictwem radnego miasta Gdańska Piotra Dzika, która przez cały jarmark ciężko pracowała, by znaleźć produkty najlepsze z najlepszych. Nagrody przyznane zostały w 2 kategoriach. Produkt rzemieślniczy i produkt spożywczy. Nagrody wręczą prezydent miasta Gdańska pan Paweł Adamowicz, przewodniczący komisji konkursowej pan Piotr Dzik, którego zapraszam na scenę, i prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich pan Andrzej Kasprzak. Przewodniczącego komisji poproszę o przekazanie werdyktu. Dzień dobry. Witam serdecznie, drodzy Gdańszanie, drodzy przybysze, turyści z całej Europy, świata. Mam zaszczyt przekazać wyniki komisji. Nie było łatwo. Chwileczkę, bo to jeszcze koperta jest moja. Bardzo było trudno, ale wybraliśmy, państwo ocenią. My uważamy, że zrobiliśmy tak, jak powinniśmy. Dziękuję bardzo. No, nareszcie, teraz jest moja. No to otwieram. Proszę państwa, czuję się jak na Oscarach trochę. Jesteśmy gotowi? Kategoria produkt rzemieślniczy. Wyróżnienia. Burtan z Lubienia. Za pierścionki naszyjniki z czarnego dębu. Zapraszamy do nas. Pierścionki i naszyjniki z czarnego dębu, dębu torfowego, który ma od 600 do 6500 lat, wykonane ręcznie, dlatego każdy z nich jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Wykonane z najwyższej jakości materiałów, złota, najwyższej próby oraz najwyższej jakości żywic, by jak najlepiej podkreślić walory tak niesamowitego drewna, jakim jest czarny dąb. Gratuluję. Tutaj proszę bardzo do komisji. Proszę państwa, jest drugie wyróżnienie. Pracownia Drobiny Czasu Magdalena Czaplińska za unikalne prezenty w stylu vintage. Zapraszamy! Biżuteria, zegarki, nautykalia wykonane ręcznie z brązu, mosiądzu, skóry, drewna, miedzi z wykorzystaniem części starych zegarków i trybików. Zobaczymy się w przyszłym roku. Zostańcie na scenie z nami.
Pana z gór tam z Lubienia też zapraszamy na scenę. Nie uciekajcie tutaj od nas. A, fajnie, jesteście, super. No dobrze, to teraz w takim razie czas na Grand Prix Jarmarku Świętego Dominika 2017 w kategorii produkt rzemieślniczy. Jest to leżakownia Jakub Puk z Oleśnicy za kolekcję lamp z naturalnego drewna. Zapraszamy, gratulujemy. Niezwykła kompozycja drewnianych pni w połączeniu z oryginalnymi żarówkami. Materiałem dla wielu projektów jest drewno, które pochodzi z recyklingu, a do jego impregnowania używane są produkty naturalne, takie jak olej lniany lub parafina, czy naturalne woski. Super! Dokładnie, dziękujemy bardzo za nagrodę i na pewno widzimy się w przyszłym roku. Jest to dla nas bardzo miłe zaskoczenie. Dziękuję. Jeszcze raz gratulujemy. Teraz czas na kategorię produkt spożywczy. Wyróżnienie. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Amelia z Legnicy za flamkuchen, ale za tycki pod płomyk. Gratulujemy! Jest to delikatne, chrupiące ciasto pokryte warstwą śmietanki creme fraiche z różnymi dodatkami, w tym tradycyjnie z boczkiem i cebulą. O, robię się głodny. Dziękuję wszystkim podpłomykożercom. Nie wiem, czy o tej godzinie coś nam jeszcze zostało. Tak, tak, te wszystkich zapraszam. Następny rok też raczej się pojawimy. Dziękuję bardzo. Gratulujemy jeszcze raz. I ostatnia nagroda, Grand Prix Jarmarku Świętego Dominika 2017 w kategorii produkt spożywczy. Jesteśmy gotowi? Ból brzucha burczy? Gospoda u Małgorzaty z Borów Tucholskich za ślecika cioci wiesi. Zapraszamy i gratulujemy. Zapraszamy do nas. Zapraszamy tutaj po nagrodę odebrać. Marynowany śledzik z dodatkiem ogórka konserwowego, cebulki, szczypiorku i śmietany, wykonany według tradycyjnej pomorskiej starej receptury, podawany na pieczonym ziemniaku. Gratulujemy. Dziękuję bardzo i smacznego. Gratulujemy jeszcze raz, a teraz czas dla fotoreporterów i dla wspólnej fotografii. Super! Jeszcze raz brawa dla naszych nagrodzonych laureatów! Dziękujemy i do zobaczenia w przyszłym roku, mam nadzieję. No dobrze. Panie Prezydencie, Panie Prezesie, nadszedł czas przekazania klucza do bram Gdańska i wygłoszenia formuły zakończenia jarmarku. Jarmark Świętego Dominika Anno Domini 2017 uważamy za zamknięty. Do zobaczenia za rok. Teraz usłyszą Państwo po raz ostatni w tym roku nowy hejnał jarmarku. Tym, którzy nie słyszeli hejnału w czasie otwarcia, chciałbym powiedzieć, że to wyjątkowy utwór. Nawiązuje do najdawniejszych gdańskich tradycji, a wykonywany jest na trąbkach zwanych niegdyś piszczkami i na ratuszowym karylionie. Wyjątkowość polega również na liczbie nutek, a dziś zabrzmi ich 757. To jest tyle, ile lat liczy sobie Jarmark Świętego Dominika. Za rok będzie o nutkę więcej. Za dwa
o dwie nutki. I tak ten utwór będzie się rozrastał. No, to zostało nam tylko zaprezentować autora. Jest nim pan Paweł Hulisz. A na karylionie, tam wysoko na ratuszowej wieży, zagra gdańska karylionistka pani Monika Kazimierczak. Miejska cały czas była tutaj na jarmarku z nami. Strzegli nas, pomagali wszystkim z Państwa. Dlatego chcieliśmy z Panem Prezydentem wręczyć przedstawicielom takie to piękne, pamiątkowe zdjęcie. W podziękowaniu za tą trudną i ciężką służbę na jarmarku. Dziękujemy bardzo Straży Miejskiej. To wygląda na to, że to mógłby być już koniec, ale zanim się rozejdziemy, trzeba przedprożę posprzątać, tak jak mówiłem, te wszystkie pierlaty. Do tych porządków zapraszamy oczywiście również panów. Razem szybciej się z tym uwiniemy i zdążymy na ostatnie jarmarkowe promocje i na wieczorny koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy i jeszcze na koniec fajerwerki po koncercie. No to co? Sprzątamy? Przypomnijmy wszystkim, którzy może są pierwszy raz na jarmarku,
że to już, nie wiem, 15 czy 12 lat te poduszki co roku, oczywiście w różnych kolorach, rozdajemy. Także to nie jest pierwszy raz, na pewno nie ostatni, panie prezesie. To taki nasz mały symbol na rozstanie, że Jarmark Świętego Dominika idzie spać, aby obudzić się za rok. A więc przytulcie Jarmark Świętego Dominika do swoich buzi. I teraz zaczynamy. Poduszki zapewnią Państwu wygodny odpoczynek i na pewno przywołają sny o naszym mieście Gdańsku. Mocniej! Mocniej! Super, dziękujemy bardzo! Panie i panowie, ale jeszcze przypomnę, że sponsor główny jarmarku Świętego Dominika to firma Sky Mills i koło widokowe Amber Sky. Sponsorzy jarmarku Świętego Dominika to Żywiec Zdrój S.A. i właściciel marki Tyskie. Partnerzy jarmarku to miasto Gdańsk i Gdańska Organizacja Turystyczna. Partnerzy projektów specjalnych to Olivia Business Center i projekt Wybierz Gdańsk oraz Fundacja Gdańska. Patroni medialni to Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Grupa Wirtualna Polska, Trójmiasto.pl, Trójmiasto TV, Trójmiastowyborcza.pl, Gdańsk.pl oraz Radio RMF FM. Do zobaczenia za rok! Emocje. Tu brzmi historia. Tu jest luz. Luz. Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku od 29 lipca do 20 sierpnia. Zaplanuj swój pobyt.